Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 2 listopada ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszych wiadomościach podsumujemy weekend na gliwickich drogach, opowiemy o pierwszolistopadowej kwestii na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego, poinformujemy również o planach dotyczących powstania Śląskiego Centrum Onkologii. Tomek Czoik, zapraszam. Statystyki dotyczące wypadków drogowych podczas weekendu świątecznego w skali ogólnopolskiej są zatrważające. Ofiar i rannych było zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. W Gliwicach na szczęście sytuacja wyglądała dużo lepiej. Doszło ledwie do kilku incydentów. Nie próżnowali za to policjanci z Wydziału Kryminalnego. Weekend na naszych gliwickich drogach był bezpieczny. Zdarzyło się nam tylko 6 przypadków, gdzie doszło do kolizji drogowych. Nikt nie został ranny. W czasie tego święta kierowcy stosowali się do zaleceń i policjantów, ale również oznakowań drogowych. Jeśli chodzi o sprawy kryminalne, policjanci zatrzymali 8 sprawców przestępstw. Tutaj, jak można zauważyć, policjanci również w takie święta jak wczoraj, policjanci kryminalni odwiedzali mieszkania sprawców przestępstw. Jednym z takich osób był 20-latek z ulicy Centaura, do którego policjanci zapukali około godziny 19. Był bardzo zdziwiony widokiem policjantów, nie spodziewał się, że w taki dzień mogą przyjść. Okazuje się, że policjanci trafili na ślad i wytypowali tego mężczyznę jako sprawcę rozboju z użyciem noża. W dniu 30 października ten mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów spożywczych na osiedlu Kopernika i zagroził ekspedientce użyciem noża i skradł kwotę 600 zł. W mieszkaniu policjanci w czasie przeszukania znaleźli charakterystyczną odzież, również kominiarkę, w którą był ten mężczyzna ubrany. Odnotowaliśmy jedną kradzież na terenie cmentarza w niedzielę o 16:30. Pewien gliwiczanin wybrał się ze swoim aparatem fotograficznym na cmentarz i tutaj w sposób dla niego niezauważony sprawca wyciągnął aparat z etui. Aparat wartości około 1500 zł. Mężczyzna dopiero zorientował się, gdy chciał wykonać jakieś zdjęcie. No, powiadomił o tym oczywiście policję. W tej sprawie wszczęto dochodzenie. Będzie prowadzone przez pierwszy komisariat. Innych zgłoszeń na szczęście nie mieliśmy. Dobra informacja dla kierowców. Wielkimi krokami dobiega końca remont ulicy Górnych Wałów. Robotnikom zostały już tylko kosmetyczne prace. Ulica musi przejść jednak miesięczny okres ochronny. Według planów wykonawcy Górnych Wałów przejezdna będzie w najbliższych dniach. To już niemal ostatni etap trwającego od 5 lat remontu Starówki. Do oddania została jeszcze tylko ulica Basztowa. Koszty modernizacji Starówki szacuje się na około 50 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że w Gliwicach powstanie Śląskie Centrum Onkologii. Minister Zdrowia wydał już w tej sprawie stosowne rozporządzenie. Ostateczna decyzja znana będzie w najbliższych dniach. Za odłączeniem gliwickiego oddziału Centrum Onkologii od centrali w Warszawie są lekarze placówki, Śląski Samorząd Lekarski, marszałek województwa śląskiego, a także sam profesor Marian Zembala. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu minister zdrowia odwołał z funkcji dyrektora Centrum Onkologii profesora Krzysztofa Warzochę, a dyrektor oddziału gliwickiego Bogusław Maciejewski sam zrezygnował ze stanowiska. W sobotę i niedzielę już po raz 16 na gliwickich i knurowskich cmentarzach zorganizowana została pierwszolistopadowa kwesta na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego. W akcję zaangażowanych było blisko 500 wolontariuszy i kilkudziesięciu koordynatorów. Dzięki ich staraniu i ofiarności mieszkańców odwiedzających groby bliskich udało się zebrać około 132 tysiące złotych. Nastawienie jest zawsze pozytywne. Przychodzę i zawsze z wielkim uśmiechem, bo wiem, że ludzie są naprawdę cudowni i potrafią bardzo pomóc. Rozumiem, że hojność w narodzie nie ginie. Nie, nie. Spotykamy naprawdę cudownych ludzi, którzy wspierają nas jak tylko mogą. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę, proszę. Miłego dnia. Czy Państwo regularnie Hospicjum wspierają? Tak, regularnie, dlatego że uważam, że warto. A z jakiego powodu warto? No po prostu robią dobrą robotę. Kawał dobrej roboty. Troszkę to znam i wiem. Jestem wdzięczna, że coś takiego jest.
muszę powiedzieć, że wiele osób rzuca dosyć dużo, a nawet jeżeli nie mają, to starają się dać to, co mają. Lub też informują o tym, jak wspierają na co dzień, na przykład, że czy pościelą, czy jakimiś innymi rzeczami, które są potrzebne w hospicjum. Także widać, że starają się pomóc jak mogą. Właśnie, bo to też się nie kończy tylko na pomocy materialnej, jest też dużo ciepłych słów. Tak, jest. Są ciepłe słowa i widać, że też wiele osób przyzwyczaiło się już też do zbiórki i jest przygotowanych na to. Spodziewają się, że spotkają nas tutaj i chcą wspierać, a jeżeli nie mogą, to mówią, że na pewno jutro już będą przygotowani. Także widać, że wielu ludziom zależy na tym, żeby pomagać miejscom i osobom potrzebującym wsparcia. Tak naprawdę dla nas ważna jest każda złotówka i każda złotówka jest dobrze wykorzystana, mądrze wykorzystana i wykorzystana przede wszystkim na potrzeby chorych. Dla chorych po to, żeby im się tutaj zwyczajnie żyło lepiej. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na informacje sportowe oraz pogodę. Piast Gliwice powrócił na triumfalną drogę. Niebiesko-czerwoni zrehabilitowali się za ostatnią porażkę z Koroną Kielce i na własnym terenie pewnie pokonali Zagłębie Lubin 2-0. Obie bramki dla podopiecznych Radosława Latala zdobył Josip Barisic w 7 i 70 minucie. Przewaga Piasta Gliwice nad drugą w tabeli Legią Warszawą wynosi 8 punktów. Czuję się bardzo dobrze, wiadomo, strzeliłem bramki, ale najważniejsze, że drużyna zgarnęła komplet punktów. And my team win. Mecz wygrany 2-0, 0 konto do Kuby Szmatyły, więc to jest najważniejsze, że w końcu gdzieś tam nie straciliśmy tej bramki, bo mieliśmy z tym problem w ostatnich meczach. 3 punkty, umacniamy się na fotel lidera, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni. W sobotę w Parku Komunalnym obok Stadionu Piasta odbyła się kolejna edycja Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. W zawodach wystartowała rekordowa ilość 300 zawodników. Impreza była zwieńczeniem całomiesięcznej akcji Przybij Piątkę Ani. 5, 4, 3, 2, 1! Panie prezesie, skąd w ogóle pomysł na prowokację biegową i skąd pomysł na nazwę? No bo ta nazwa budzi takie skojarzenia historyczne, wiadomo, Gliwice, radiostacja. No właśnie, chcieliśmy tak troszkę tą nazwę odczarować, żeby nie była taka przykra dla Gliwic, się nie kojarzyła tak przykro, tylko żeby na wesoło raczej. My prowokujemy do walki z lenistwem. Chodzi o to, żeby wejść z domu, poruszać się. No i właśnie dlatego prowokacja. My mamy dzisiaj finał akcji, która trwa cały październik. Przez każdą sobotę października z różnymi partnerami biegaliśmy w Gliwicach. Udało nam się zebrać już na chwilę obecną ponad 47 tysięcy złotych. Liczymy na to, że wspólnymi siłami przebijemy dzisiaj 50 i będzie to taka naprawdę równa, piękna kwota Przybij Piątkę Ani. No i jak zwykle atmosfera, frekwencja dopisała, pogoda jak zwykle super. Ja jestem w tym roku, każdą edycję zaliczyłem. Niezmiernie cieszę się, że taka impreza istnieje w Gliwicach. Bardzo dobrze się biegło, końcówka trochę gorsza, ale super, pogoda fajna. Pogoda dopisała, ja lubię jak jest tak właśnie chłodno, a świeży zapach lasu sprzyjał. Na koncie Fundacji Różyczka na dzień wczorajszy było ponad 90 tysięcy złotych. Doliczając to do tego akcję październikową, która dzisiaj się powolutku kończy i mamy około 47 tysięcy, daje to ponad 120 tysięcy złotych. Proteza kosztuje 270. Także jesteśmy już w trakcie, dobijamy do połowy powolutku, tak? Ale no przyszły rok będziemy pracowali dalej, żeby zrealizować marzenie Ani, żeby mogła odzyskać samodzielność. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.